Witam Państwa ponownie w trzeciej części jak najczęściej zadawanych pytań. Tych pytań już nie będzie dużo, zaledwie 5, więc myślę, że jakoś Państwo do końca dobrną. Więc tak, jaka jest najlepsza kawa? 100% arabiki czy 100% robusty? Jak ją stosować? Proszę Państwa, ogólnie jest tak, że im więcej arabiki, tym lepiej. I to jest prawda. Ta kawa, ona jest zbierana w górach wysoko, jest bardziej wymagająca, bardziej delikatna, ale też i droższa. Natomiast kawa robusta jest gorszego sortu, że tak powiem. Ale moim zdaniem najfajniejsze kawy to są mieszanki. Czyli tam większość procent arabiki, mniej procent robusty. Powiedzmy 80% arabiki, 20% robusty. Według mnie. Tak jest moje zdanie. Chociaż ja fachowcem, jeżeli chodzi o kawy, jakimś tam specjalnym smakoszem nie jestem. Ale najbardziej akurat mi smakują kawy tak zwane mieszanki. Nie 100% robusty oczywiście, nie 100% arabiki. W zbiorniku na wodę jest pokrętło, do czego służy? Chodzi, proszę Państwa, o takie pokrętełka, które tak wyglądają. Takie pokrętło, one są albo białe, albo błękitne w nowszych ekspresach. Generalnie jest tak, że ekspres ma w sobie pamięć, kiedy ma filtr. Kiedy wymienimy filtr. Natomiast oprócz tego, tu mam jeszcze miesiące, proszę spojrzeć. Czy będzie dobrze widać, to jest podziałka miesięcy. Czyli jeżeli wkładamy sobie filtr, instalujemy, to zaczaskujemy sobie zbiorniku na wodę. To przekręcamy sobie o 2 miesiące na przykład, kolejne. Dzięki temu będziemy widzieli, gdyby ekspres nam z jakichś powodów nie poinformował o tym, będziemy widzieli, kiedy ten filtr mamy wymienić. Tak to wygląda. Oto to jest. Stopień zmienienia kawy w młynku. Kiedy kawa mocna jest, jak i kiedy tym pokrętłem kręcić. 90% ekspresów ogólnie posiada stopień zmienia kawy, czyli pokrętło w młynku. Tym pokrętłem kręcimy wtedy, kiedy młynek mieli. Czyli podczas mielenia. I często robimy błąd, sądząc, że tam są takie kropeczki narysowane, od najmniejszej do największej. I często sądzimy, że mała kropeczka to jest najsłabsza kawa, a duża kropeczka to jest najmocniejsza kawa. A jest dokładnie na odwrót, proszę Państwa. Małe kropeczki to kawa mocna, czyli najbardziej zmielona. Duża kropka, kawa słaba. I generalnie jest tak, że w wszystkich jurach serii JFC XS90X kręcimy pokrętłem w lewo, żeby była kawa mocniejsza. Natomiast wyjątkiem są ekspresy Jura serii Z. Z5, Z7, Z9. Tam jest pokrętło, przekręcamy pokrętłem w prawą stronę. Wtedy jest kawa mocniejsza. Jest na odwrót niż w innych ekspresach Jury. Tak więc pamiętajmy. Małe kropeczki, kawa mocna. Duże kropeczki, albo duży pasek. To jest taki ten pasek, który się rozciąga i coraz jest szerszy. Im cięższy ten pasek, albo mniejsza kropeczka, tym kawa jest mocniejsza. Jeżeli mamy wszystko na maksa ustawione, to zmielenie, czyli najbardziej, żeby mielił, a ekspres dalej parzy na sobą kawę, a to pozostaje wtedy oddać taki ekspres do serwisu. Serwisan będzie wiedział, że prawdopodobnie przyczyną będzie zmiana, albo żarna, trzeba będzie je wymienić. Filtr wody po włożeniu po jakimś czasie wypada. Dlaczego? Instalujemy filtr i on wylatuje. Są ekspresy, które mają małe zbiorniki na wodę i wkładamy tylko taki filtr. Czyli wkładamy go, zaczaskujemy tą klapeczką, która jest tutaj na zawiasikach. No, on zaczaskuje i ta klapka go trzyma. Ale są też ekspresy na przykład serii S, czy serii Z, czy serii X. Tam są tak zwane przedłużki. One wyglądają tak, one są albo niebieskie, albo takie błękitne, albo białe. Białe są w starszych wersjach, czy do Claris White. Błękitne są do wersji nowszych. Wygląda to w ten sposób, że zatrzaskujemy sobie taki filtr. No to jest taki zatrzask, a to... Ja akurat mam tutaj uszkodzony, brakuje jednego zatrzasku, jakaś tam stara przedłużka, ale nie o to chodzi.
Generalnie powinno być tak, że to się elegancko zatrzaskuje i dopiero taki zestaw wciskamy do zbiornika wody. I wtedy ta odległość między dnem zbiornika wody a górą, czyli tą klapeczką, taką czy inną, są, te klapki są różne. Większe, szersze to akurat nie ma. Różnego rodzaju. W zależności od modelu ekspresu. Wtedy taki zestaw ma sens, bo cały czas ta przedłużka, ten uchwyt, dociskają ten filtr. Tak więc takie przedłużki powinny być zawsze w standardzie, jeżeli kupujemy ekspres, czy to nowy, czy używany. Ekspres nie spienia mleka. Ostatnie pytanie dzisiaj, proszę Państwa. Już Państwa nie męczę. Dlaczego ekspresy Jura nie spieniają mleka? Ponieważ powodem tego, z prasą całego zamieszania, jest tak zwany zaworek. Ten zaworek ma tutaj, w tym miejscu dokładnie, malutką dziureczkę. Ta dziureczka ma, nie wiem, czy będzie widać, czy nie, nie widać. Mam kiepską kamerę, byle jaką, więc nie widać, ale proszę mi wierzyć na słowo, że tutaj jest malutka dziureczka i ta dziureczka, ona ma średnicę gdzieś, nie wiem, 0,1 mm. Jeżeli ona się Państwu zapcha, to ekspres nie będzie spieniał mleka. Ponieważ musi być wytworzone podciśnienie w układzie pociągania mleka, takie, nie inne. I nie ma znaczenia, jaka jest przystawka. Owszem, te grzybki się różnią, są dwa rodzaje tych grzybków, tak naprawdę trzy rodzaje. Tutaj mamy grzybek innego typu, proszę zobaczyć, się różnią. Jeden jest taki, drugi jest taki. O. To nie zmienia faktu, że ten drugi grzybek też ma tutaj dziureczkę, o, dokładnie w tym miejscu. Jeżeli buchniemy sobie ustami, może to nie higieniczne, ale praktyczne, powinno być przejście powietrza. Jeżeli nie ma tego przejścia, ekspres nam nie będzie spieniał mleka. Jest to bardzo ważny element. Drugą kwestią jest drożność samej przystawki. Ona się rozbiera. Każda przystawka się rozbiera. To jest najnowszego typu przystawka seria Z9 czy J9, J80. To są takie kanaliki, proszę zobaczyć. O. Jak one są zapchane tutaj, jest na równo z mlekiem, bo mleko po prostu się zsiadło, czy tam zapchało te kanaliki. No nie będzie również jak ekspres spieniał mleka. Dlatego taka szczoteczka jest bardzo przydatna. Proszę zobaczyć, sobie ją tutaj wkładam. O. Widzę Państwo, ona, nie wiem czy widać dobrze czy nie, taka pod światło spróbuję troszkę, o. Elegancko wyczyścimy sobie tą u góry, ten kanalik, tutaj w ten sposób tak samo. O. I dzięki temu, takiemu zabiegowi prostemu, po złożeniu całości, wydmuchaniu też tego otworku, żeby on był, tylko, aha, jedna uwaga, tego otworka absolutnie nie czyścimy żadnym igłą metalowymi, jakimiś elementami, jakimiś strzywaczami, spinaczami, nie wiem, broń Boże. Bo jak on będzie za duży, to ekspres też nie będzie spinał mleka. Bo będzie za duże, zbyt małe podciśnienie będzie wytwarzał. Całe składamy, tak, lub tak, o. I tak. Mamy zestaw. Przystawki są różne oczywiście. To jest akurat przystawka Easy, ale jej zasada działania jest dokładnie taka sama. Jest troszkę tutaj inny ten zaworek, taki podłużny. Ale proszę zobaczyć, że ona również ma taki grzybek. Też tu u góry, cała się rozbiera, trzeba to wyczyścić. Zwłaszcza ten kanalik tu od góry. Musi być wyczyszczony, musi być drożny. Mleko jest dosyć niewdzięcznym kompanem, jeżeli chodzi o kawę, no bo brudzi się, zabrudza się i tak dalej. O, tutaj mamy przystawkę Easy, taka starszego troszeczkę typu. No ale też bardzo fajnie spienia mleko. O, grzybek. Ta sama zasada działania, tak samo sytuacja. Tutaj mamy przystawkę starszego typu, profesjonalną. Też to się wyciąga. To się ładnie, to są takie odziurki. Trzeba składnie poczyścić. Musi być wszystko drożne, proszę Państwa, bo jak to będzie zapchane, to nie będzie spieniało jak mleka. Mamy akurat przystawkę taką od modelu serii Z. Ściąga wylewkę, zostaje nam sama przystawka. Mamy regulację, widzą Państwo, no ale cóż z tego, jak zapchana jest. O,
proszę zobaczyć. Tego mam pakę używaną, ona jest taka dosyć brudna. Akurat tutaj jeszcze z pół biedy, bo te nacięcia nie są zaklejone mlekiem. Aha, jeszcze jedna uwaga taka. Jak wkładamy to pokrętło, to ono musi być dociśnięte. Wystarczy, że troszeczkę będzie niedociśnięte, to on już tam mlek sobie spieni mleka. Jeżeli te wszystkie warunki będą spełnione, to ekspres, a ekspres parę daje, bo to też trzeba na początku ściągnąć przystawkę, uruchomić parę. Czy bez przystawki ekspres daje parę? Jeżeli daje parę, to ekspres jest w porządku. Jeżeli te wszystkie warunki będą spełnione, to ekspres nam bardzo fajnie spieni mleko. Dziękuję, że dobrnęli Państwo do końca tych moich wypocin. Mam nadzieję, że w jakiś sposób chociaż podstawowy Państwu pomogłem. Jak mi coś jeszcze do głowy przyjdzie, to na pewno postaram się Państwu jakieś tam jeszcze filmiki wkleić.